W dzisiejszym odcinku podcastu Maturalnego dr Marcin Łukaszewski poruszy temat systemu politycznego Watykanu. Dr Marcin Łukaszewski jest adiunktem w Zakładzie Kultury Politycznej w UAM. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół systemów politycznych państw europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem najmniejszych spośród nich, czyli Watykanu, Andory, Liechtensteinu, Monako i San Marino. Zapraszamy do wysłuchania odcinka Podcast Maturalny. Dzisiejsze spotkanie chciałbym poświęcić najmniejszemu państwu świata, czyli Watykanowi. Myślę, żeby zrozumieć złożoność tego systemu politycznego, najpierw wypadałoby powiedzieć nie o samym Watykanie, a o stolica Apostolskiej. Oczywiście, żeby wytłumaczyć całą złożoność tego tematu, nie wystarczyłoby 50 minut, ale postaram się chociaż w zarysie pokazać, na czym polega ta specyfika, a jednocześnie dwoistość dwóch, a jednocześnie może i przez niektórych uważanych za te same podmiotów, czyli stolica apostolskiej i Watykanu. Zacząć całą historię wypadałoby od wątku religijnego, to znaczy przekazania kluczy nad Kościołem Katolickim. Pierwszemu, pierwszemu papieżowi. I tutaj oczywiście oddzielam całą, całą kwestię religijną od, od systemu politycznego, bo to oczywiście kwestia nieco bardziej złożona. Natomiast jeżeli przyjmiemy, że stolica apostolska to papież wraz z jego najbliższymi współpracownikami, można by było postawić taką dość śmiałą tezę, która oczywiście upraszcza nieco ten świat że stolica apostolska jest, wtórna, jest pierwotna względem Watykanu, jest podmiotem pierwszym. Co więcej, stolica apostolska powstała wcześniej niż państwo kościelne, a zatem no jest tym, tym tworem pierwotnym. Żeby zrozumieć, na czym polega różnica między jednym a drugim podmiotem, postaram się w kilku słowach opowiedzieć o stolicy apostolskiej. Nie ma oczywiście takiej precyzyjnej daty, kiedy Stolica Apostolska powstała, natomiast dość powszechnie uznaje się, że Stolica Apostolska to taki nieterytorialny podmiot prawa międzynarodowego. Podmiot o tyle nieterytorialny, że istnieją wątpliwości, że rzeczywiście jest, jest, jest formą nieterytorialną, dlatego że ma swoje terytorium w formie Watykanu. No i już na samym wstępie widać, jak bardzo skomplikowany jest to podmiot, a właściwie podmioty. Państwo kościelne. Państwo kościelne to państwo, które funkcjonowało przez no, dobre tysiąc lat, którego to suwerenem, właścicielem, no, swoistym królem byli kolejni papieże. Tym samym, chociaż oni sami pewnie nie uważali się bardzo za monarchów, byli kolejnymi władcami państwa kościelnego. I to państwo kościelne przetrwało, no, te z grubsza tysiąc, tysiąc lat. Aż do wieku XIX, kiedy to zostało podbite przez kolejne, Zostało podbite i w wyniku ruchu zjednoczeniowego w ramach Włoch, no zostało usunięte z Półwyspu Apenińskiego, Czy zostało włączone ewentualnie do, do Nowego Królestwa Włoch. Tym samym należy wyraźnie zaznaczyć, że państwo kościelne. To jakiś podmiot, który istniał, jakieś państwo, bo myślę, że możemy posłużyć takim terminem, państwo, które istniało do roku 1870 i które zostało zlikwidowane, czy zniknęło z mapy Europy w wyniku ruchu niepodległościowego włoskiego. Jednocześnie należy wyraźnie zaznaczyć, że istniała wtedy również stolica apostolska. Stolica apostolska, czyli papież i jego najbliżsi współpracownicy. I wraz z likwidacją państwa kościelnego nie zniknęła stolica apostolska. Tym samym możemy zaobserwować, że w, gdybyśmy rozrysowali te dzieje Watykanu, um, musielibyśmy mieć takie dwie osie. Na jednej osi, czyli takie dwie linie. Jedna to stolica apostolska, czyli papież i współpracownicy oraz państwo kościelne i Watykan. Tym samym wraz z powstaniem stolicy apostolskiej będzie mieli trwanie papieża, kolejny papie, kolejni papieże będą zasiadali na, na tronie Piotrowym, a obok tego bytu będziemy mieli państwo kościelne, którego, który, który to byt kończy się w roku 1870. Natomiast gdzie ten Watykan? Otóż Watykan powstanie nam dopiero, no właśnie powstanie, narodzi się dopiero w wieku XX. Przez cały okres po zjednoczeniu Włoch powstała tak zwana kwestia rzymska, bardzo często nazywaną właśnie kwestią rzymską, która to miała być rozwiązana w jakiś sposób przez rząd włoski. No bo skoro rząd włoski, no, odrodzonego czy nowego państwa włoskiego, postanowił o zajęciu terytorium innego państwa, państwa kościelnego, no to nie chciał też pozostawać w konflikcie z samym papieżem. No skoro papieżowi zabrano terytoria, papież domagał się zwrotu tych, tych terytoriów. No i w związku z tym ten konflikt trzeba było jakoś rozwiązać. Rząd włoski podejmował różnego rodzaju próby udobruchania papieża. Pomysłów było, było wiele, wspomnę tylko o takich najczęściej pojawiających się, a mianowicie starano się zapłacić papieżowi za utracone terytoria i oczywiście zyski z nich pochodzące. Również proponowano papieżowi różnego rodzaju formy zadośćuczynienia w formie Niewielkiego terytorium, które zostałoby poddane nietykalności. Natomiast papież za każdym razem odmawiał, tłumacząc, że czuje się więźniem Watykanu. I ta, ta forma więźnia Watykanu przetrwała przez, przez wiele, wiele lat. I bardzo często, kiedy mówi się o tak zwanej kwestii rzymskiej, wspomina się też o papieżu jako o więźniu Watykanu. Więźni, no bo właśnie sam papież z, z Watykanu się nie uciekł, tylko pozostał w, w, w budynkach watykańskich twierdząc, że jest to jego, jego terytorium. Oczywiście odbywały się wszelkiego rodzaju modlitwy, papież wychodził na, na lodging, gdzie, gdzie udzielał błogosławieństwa, natomiast w, w, pewnym, w pewnym okresie nawet miało, te, te modlitwy miały, miały zostać zawieszone właśnie jako forma, forma sprzeciwu papieża przeciwko nielegalnemu, jego zdaniem, okupowaniu terytorium jego państwa, czyli państwa kościelnego. No i cały czas państwo kościelne i stolica apostolska, państwo kościelne, stolica apostolska, to gdzie ten Watykan. Kiedy na czele rządu włoskiego zasiadł Benito Mussolini, znany, znany szerszej publiczności jako, jako twórca włoskiego faszyzmu, jednym z jego punktów programowych było załatwienie kwestii rzymskiej. No właśnie, szukam takiego odpowiedniego słowa, ale słowo kolokwialne załatwienie jest chyba tutaj odpowiednie. To znaczy, chodziło tak naprawdę o uregulowanie sobie stosunków z papieżem, tak aby to papież nie był już wrogiem państwa włoskiego. Kwestie tego, jak miało to wyglądać w praktyce, oczywiście zostawiono, zostawiono negocjatorom, natomiast Benito Mussolini uznał, że opłaca mu się politycznie uzdrowić stosunki z papieżem, Przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, papież był i jest głową kościoła katolickiego, a większość ówczesnych Włochów to katolicy, zdecydowana większość. W związku z tym opłacało mu się politycznie tak ukształtować te stosunki z papieżem, by, by to papież przynajmniej nie był jego wrogiem, o ile by nawet nie uznać, że stałby się jego sprzymierzeńcem, to znaczy osobą, która no wreszcie przystąpiła do, do negocjacji i wreszcie dała jakieś, jakąś możliwość rozwiązania tego konfliktu. Oczywiście tych powodów jest więcej. Ja pozwolę sobie te, te pozostałe pominąć ze względu na złożoność problemu. Tak czy inaczej, Mussoliniemu zależało na tym, żeby, żeby te stosunki naprawić. Negocjacje trwały stosunkowo krótko, jeżeli popatrzymy na całą, całą, cały przebieg tych negocjacji. Natomiast, jakie były najważniejsze elementy, czy kluczowe w ramach tych negocjacji? Jeżeli chodzi o osoby, które uczestniczyły w negocjacjach, na czele tak, formalnie na czele negocjacji od strony włoskiej zasiadał właśnie, na czele stał wspomniany już wcześniej prezydent Rady Ministrów, tak formalnie nazywał się, nazywał się premier, czyli Benito Mussolini. Natomiast na czele delegacji papieskiej zasiadał kardynał stojący na czele sekretariatu stanu, czyli formalnie druga osoba po papieżu, kardynał Gaspari. W wyniku tych negocjacji zauważono pewną zbieżność interesów co do jednej kwestii przynajmniej, aby zakończyć konflikt. To znaczy papieżowi zależało już dość wyraźnie na tym, aby ten konflikt zakończyć. Też samemu Mussoliniemu zależało na tym, aby ten konflikt się zakończył nie tylko ze względów, o których powiedziałem już wcześniej, ale też ze względów prestiżowych na świecie. To znaczy, Mussolini mógł potem, mógłby potem powiedzieć, że to, że to on jest sprawnym negocjatorem, że doprowadził do zakończenia tego kryzysu, no, swoisty rozumianego kryzysu dyplomatyczno-politycznego. I w efekcie tego, no, właściwie same, same, same pozytywy po stronie włoskiej, na pewno po stronie włoskiej. Negocjacje zakończyły się w roku 1929, na początku roku 1929 formalnie. Zakończyły, zakończyły się 11 lutego, stąd 11, luty, 11 dzień lutego to, to taka data powsta formalnego powstania państwa watykańskiego. I tutaj zwracam uwagę no właśnie powstanie państwa watykańskiego, czyli o ile w literaturze są pewne spory co do tego, czy Watykan to taki, tak, takie nowe państwo kościelne, czy jakaś taka forma przedłużenia państwowości. Państwa Kościelnego, to raczej większość badaczy zwraca uwagę, że to po prostu nowe, nowe państwo. Nowe państwo zrodziło się z woli politycznych dwóch podmiotów, jednego terytorialnego, państwa włoskiego, i drugiego nieterytorialnego, czyli stolicy apostolskiej. Jeżeli chodzi o same negocjacje i zakończenie sporu między stolicą apostolską a państwem włoskim, to negocjacje były dość specyficznie prowadzone. Dlatego że, i to jest chyba swoisty fenomen na skalę, na skalę światową, gdyż papieżowi nie zależało, nie zależało, to muszę podkreślić, na tym, aby mieć duże terytorium, aby zdobyć choćby połowę tego, co wcześniej zostało mu zagrabione przez odradzające się państwo włoskie. No zwykle takim celem politycznym wielu, wielu państw, wielu rządzących jest powiększanie swojego terytorium, dążenie do tego, żeby być jak największym podmiotem terytorialnie, ludnościowo, ale tak właśnie nie było w przypadku, o którym opowiadam. Powód, dla którego papież nie dążył, aby powiększać swoje terytorium, czyli dąży do tego, żeby to terytorium no było w jakiejś formie przynajmniej połowicznej w stosunku do państwa kościelnego. Nie powiedziałem tak, to państwo kościelne to jakieś, jakby patrzeć na dzisiejsze Włochy, na no jakaś jedna czwarta, jedna trzecia Półwyspu tego słynnego Buta. Więc jest rzeczywiście dość duże, dość duże terytorium. Dzisiejszy Watykan to 44 hektary, no więc rzeczywiście maleństwo. Maleństwo, które można obejść no, na własnych nogach w jedno popołudnie. Powodem tego, tak, tak prowadzonych negocjacji od strony Sekretariatu Stanu, czyli tej strony kościelnej, była chęć pozbycia się ze strony papieża kwestii. Opieki, zajmowania się ludnością zamieszkującą nowe państwo. Innymi słowy, papież, zdając sobie sprawę z tego, że, będąc, że jest, był, jest głową kościoła katolickiego, musi zajmować się tą, kolokwialnie nazwę, owczarnią, czyli tymi wszystkimi katolikami, a dodatkowo musi być też władcą, musi spełniać te wszystkie obowiązki ciążące na władcy. Czyli opiekowanie się wszystkimi poddanymi, zajmowanie się wszystkimi sprawami, które, które im ciążą, czyli opieka zdrowotna, opieka społeczna itp, itd. Tym samym to oczywiście było, współgrało z, z wolą Mussoliniego, który, no oczywiście musiał, to, musiał te negocjacje przeprowadzić w odpowiedni sposób swojemu elektoratowi, czy, czy szerzej narodowi włoskiemu, że nie odda za dużo tej, tej, tej ziemi włoskiej, bo przecież. To jest nasza własna ziemia włoska i nie, nie oddamy niemalże ani guzika. I te negocjacje, już pod sam koniec, te ostatnie tygodnie negocjacji przed podpisaniem układu wieńczącego kwestię rzymską, z dzisiejszego punktu widzenia mogłyby wyglądać dość zabawnie. To znaczy Mussolini jeszcze na, na kilka godzin przed podpisaniem traktatu. Występując przed parlamentem włoskim zaczął wygrażać, że najpierw oczywiście chwalił się, że, że, że to on wreszcie doprowadził do zakończenia kwestii rzymskiej, ale jednocześnie, jeżeli będzie trzeba, to on nie odda ani skrawka Rzym włoskiego terytorium, bo to jest włoskie terytorium, i tak dalej i tak dalej. Tym samym myślę, że dostrzegają Państwo dość wyraźnie, że, że, że Mussolini już już wtedy narysował no, się jako, jako lider państwa włoskiego, który który miał dużo w sobie z, 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 z osoby, którą byśmy dzisiaj określili mianem populisty. Kiedy wreszcie doszło do spotkania 11 lutego, układ został podpisany. W imieniu papieża podpisał go wspomniany wcześniej przeze mnie kardynał Gaspari, czyli ta druga osoba papieżu, sekretarz, sekretarz stanu stolicy apostolskiej, a ze strony włoskiej oczywiście prezydent Rady Ministrów, Królestwa Włoch, czyli Benito Mussolini. No i potem oczywiście rozeszły się bardzo, bardzo znane fotografie przedstawiające, czy tak, te, te fotografie przedstawiające obu, obu panów, podpisujący dokument, wień, wieńczący cały konflikt między stroną kościelną a stroną włoską. Co stało się w efekcie tego układu? Otóż Rzecz najważniejsza, żeby powiedzieć o tym, czym był ten układ, czym był ten traktat, traktaty, jak to, jak to rozumieć? W literaturze bardzo często o układzie, o którym mówię, mówi się w formie traktat laterański, traktaty laterańskie, układy laterańskie. Taką formą chyba najbardziej poprawną byłoby właśnie stwierdzenie albo traktaty laterańskie, albo układ laterański, dlatego że sam to, o czym, o czym teraz opowiadam, składało się z kilku elementów. Tym samym raczej forma, forma mnoga byłaby tutaj bardziej poprawna. Po pierwsze, najważniejsze, i o tym od tego należy zacząć, czyli traktat polityczny. Uw traktat polityczny powodował powstanie nowego podmiotu politycznego, nowego państwa na kontynencie państwa Miasta Watykańskiego. W literaturze polskiej nazywany jest też po prostu państwem, miastem Watykan. No, różne są formy, formy językowe. Poza traktatem politycznym, tak zazwyczaj jest on nazywany, mieliśmy również konwencję finansową, która to powodowała wypłacenie odpowiedniej sumy, sumy pieniędzy za utracone ziemie, które, które to papież utracił w wyniku zajęcia przez, przez, włoska, przez włoskie wojska. Przepraszam. Wreszcie dokument trzeci, który jest oczywiście równie, równie ważny, był równie ważny, a może dużo bardziej ważny dla samego papieża, to Konkordat, czyli uroczysta umowa między stolicą apostolską a państwem włoskim. Konkordat to oczywiście forma, szczególna forma umowy międzynarodowej między, między stolicą apostolską, właśnie stolicą apostolską, a nie Watykanem, tutaj nie mylmy tych by dwóch pojęć, a jakimś państwem, które reguluje to, ta umowa, stosunki między władzą, władzą czy reżimem prawnym obowiązującym w danym państwie. I kwestie religijne, które to są regulowane przez, przez władzę kościelną. Między innymi dzięki, dzięki konkordatowi wprowadzane są różnego rodzaju tak zwane śluby konkordatowe, no i innego rodzaju takie, takie kwestie są tam, są tam rozwiązywane. Co będzie istotne z punktu widzenia omawianego tematu, jeżeli chodzi o Watykan? Należy przede wszystkim wspomnieć o tym, że nas najbardziej będzie interesowała kwestia tego traktatu politycznego. Otóż na jego mocy. Powstało nowe państwo na półwyspie apelińskim, które to istnieje po dziś dzień. W traktacie wyraźnie zapisano wyłączną jurysdykcję stolicy apostolską nad tym terytorium. Żeby sprawę trochę skomplikować, należy dodać, że poza terytorium państwa watykańskiego, czyli tymi 44 hektarami, traktat zapewniał również eksterytorialność niektórych fragmentów terytoriów, terytorium włoskiego, na których to znajdowały się bazyliki bądź też znane, myślę, że znacznej części z państwa ośrodek, w którym wypoczywa bardzo często papież Latem, czyli Castel Gandolf. Te terytoria, o których mówię, należą formalnie do Republiki Włoskiej, są pod jurysdykcją włoską, Natomiast na zasadzie eksterytorialności, to sprawa oczywiście dużo bardziej skomplikowana, no staram się możliwie to uprościć. Co w efekcie traktatu również powstało? Żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, jak, jak ten Watykan został zbudowany. Otóż ustalono wówczas granice, granice państwa włoskiego i państwa watykańskiego, co może wydać się trochę dość groteskowe, chwilę przed, przed samym. Przed samym podpisaniem, jak już wspomniałem wcześniej, kłócono się niemalże o każdy metr tego terytorium, co jest oczywiście z punktu widzenia włoskiego o tyle ciekawe, że no właśnie Mussolini chciał uzasadnić tym, tą kłótnią o każdy metr, to, że rzeczywiście dba o dobro, o dobro swojego, swojego państwa i swojego narodu. Tym samym chciał, oczywiście, jak to ona populistę przystało, pokazać, że to, że to on dyktuje warunki, a papież się tylko może ewentualnie na nie zgodzić. W efekcie, tego, w efekcie tych kłótni, potem w kolejnych latach, dochodziło jeszcze kilkukrotnie do delikatnych przepychanek między, między władzami państwa watykańskiego a państwa włoskiego, co do kształtu tej, tego, tej granicy. To znaczy, tam dyskutowano dosłownie o każdym, o każdym metrze tego terytorium. Wcześniej rozrysowano je bardzo, powiedziałbym, bardzo ogólnym szkicu, no bo terytorium maleńkie, więc można było to naszkicować ten. Przebieg tej granicy, a potem okazało się, że, że ten szkic to trochę za mało, bo, bo kreska w jednym, w jednym dokumencie była w trochę w innym miejscu, i, i w ten sposób no, kłócono się dosłownie o, każdą, o każdy metr tego terytorium. Przechodząc wreszcie do samego kształtu państwa watykańskiego i żeby zrozumieć je z punktu widzenia systemu politycznego, no to zacznijmy od takich podstaw. Jeżeli wychodzimy z takich klasycznych idei, znanych tych z państwa, tym z państwa, którzy interesują się kwestiami stosunków międzynarodowych, to wiedzą, że mamy, mamy takie, takie kryteria oparte na, na znanym, znanym badaczu Georgu Jel, Jelinku, który to miał sformułować. Trzy kryteria państwowości. Otóż państwo istnieje wtedy, kiedy ma terytorium, suwerenną władzę i ludność. Jeżeli przyjrzymy się Watykanowi, to te trzy kryteria bez wątpienia zostaną spełnione. Otóż mamy suwerenną władzę, ta władza jest określona w traktacie latarańskim jako stolica apostolska, czyli papież i najbliżsi współpracownicy. Mamy ludność, niewielką bo niewielką, no, w, w okolicach tysiąca osób. I mamy wreszcie. Terytorium, o którym wspomniałem już wcześniej. Inni badacze dodaliby do tych trzech kryteriów jeszcze jedno, a mianowicie uznawanie państwa na zewnątrz, uznawanie przez inne państwa za suwerenne. No i to jest oczywiście spełnione po tym, jak Watykan powstał, znacząca większość państw od razu zaczęła uznawać Watykan jako suwerenne państwo. Jak skonstruowany jest Watykan, jak, jak wygląda system polityczny tego państwa? Powiedziałem już o terytorium, to teraz parę słów o władzy. Władza w Watykanie określona jest zarówno w traktacie laterańskim, czy traktatach laterańskich, jak i w konstytucji. Otóż pomimo tego, że Watykan uznawany jest za monarchię absolutną, chociaż niektórzy uważają, że Watykan monarchią nie jest, no jeżeli przyjmując, że jest to monarchia, to będzie to bez wątpienia monarchia absolutna i będzie to monarchia elekcyjna. Monarchia absolutna to taka, w której władza monarchy nie jest niczym w żaden sposób ograniczona. I tak to będzie bez wątpienia w przypadku Watykanu. Otóż pomimo tego, że Watykan posiada konstytucję, konstytucja została nadana zaraz po powstaniu tego państwa, czyli znowu w tym samym roku, w 1929, zmieniona w roku 2000 przez papieża Jana Pawła II, to konstytucja ta może zostać uchylona, zmieniona. W dowolnym trybie, w dowolnym czasie przez samego suwerena. Co pokazuje w wyraźny sposób, że jest to monarchia absolutna. Jeżeli chodzi wreszcie o ludność. Wspomniałem o tym, że ta ludność no to jakieś tysiąc osób. Wszystko oczywiście jest, jest kwestią płynną. Ta ludność się zmienia. Niemniej ludność trochę maleje, dlatego że coraz więcej osób umiera niż rodzi się na terytorium Watykanu. No i tutaj pewna sprawa która wydawałaby się pewnie prosta, niestety taka prosta nie jest. Otóż powiedziałem, że więcej umiera niż się rodzi, wobec tego ta ludność Watykanu pewnie będzie, będzie maleć i tym samym obywateli um, liczba również będzie maleć. Nic bardziej mylnego. Otóż w przypadku Watykanu kwestia obywatelstwa jest dużo bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Jeżeli dana osoba urodzi się na terytorium Watykanu, nie otrzymuje z automatu obywatelstwa watykańskiego. Również nie obowiązuje druga z, z bardziej bardzo popularnych na świecie zasad, czyli zasada prawa krwi. Jeżeli ktoś jest obywatelem Watykanu z automatu, na przykład matka rodzi dziecko, która ma obywatelstwo watykańskie, rodzi dziecko, jej dziecko nie otrzyma z automatu obywatelstwa watykańskiego. Te, te dwie zasady ze sobą nie współgrają. I nie wpływają bezpośrednio. Czyli nie można rościć sobie prawa do obywatelstwa watykańskiego z racji urodzenia się na terytorium Watykanu, bądź urodzenia się z obywatela czy obywatelki yy, Watykanu. Zatem jak to zostało rozwiązane? Otóż obywatelstwo watykańskie ma charakter funkcjonalny. Innymi słowy, obywatelstwo otrzymuje się z racji pełnienia jakiegoś urzędu. I tymi urzędami z reguły są urzędy kurialne, to są urzędy kościelne, najważniejsze w kościele, w których to, których to zasiadanie no wiąże się oczywiście z ogromnym prestiżem, jeżeli chodzi o, o kwestie kościelne, a posiadanie obywatelstwa pomaga tym, tym osobom w bieżącym funkcjonowaniu na terytorium Watykanu. No, i tutaj warto dodać, że oczywiście osoby, które urodzą się na terytorium Watykanu albo na przykład z danej Watykanki urodzi się obywatel, taka osoba oczywiście może otrzymać prawo stałego pobytu. W ostatnich kilku latach doszło do radykalnego ograniczenia liczby pozwoleń na pobyt stały. No, i tutaj mogą się Państwo domyśleć, chodzi najprawdopodobniej o to, aby liczba ludności w samym Watykanie została radykalnie ograniczona. Tym samym kiedyś. Jeżeli mieliśmy na przykład, żeby tak jakiś, jakiś przykład podać, łatwy do wyobrażenia sobie, mieliśmy gwardzistę szwajcarskiego, czyli osobę, która była członkiem gwardii szwajcarskiej, papierskiej gwardii szwajcarskiej, o niej za chwilę, Znajdowała swoją, ten gwardzista znajdował swoją drugą połówkę pomarańczki i dochodziło do ślubu, wówczas papież mógł udzielać zgody na obywatelstwo watykańskie dla tej, dla tej kobiety. Ale nie musiał. Przy czym, jeżeli z tego związku zrodziło się dziecko, to przez wiele, wiele lat wydawana była zgoda na pobyt stały takiej osoby do ukończenia edukacji, włączając to edukację na szczeblu wyższym. Czyli do ukończenia studiów można było mieszkać na terytorium Watykanu. Obecny papież zmienił, zmienił te reguły i obecnie można takie, takie prawo. Takie prawo posiada się do ukończenia 18 roku życia. Wracając na powrót do kwestii obywatelstwa. Obywatelstwo otrzymują poza samym papieżem, z reguły znaczna część kardynałów, również ambasadorowie stolicy apostolskiej, nazywani nuncjuszami, i tym samym znaczna większość z nich, nie wszyscy, otrzymują paszporty dyplomatyczne. Paszporty dyplomatyczne umożliwiają w sposób możliwie wolny podróżowanie po całym świecie, aby pełnić posługę. No dobrze, myślę, że możemy przejść teraz do kwestii. Tak, jeżeli chodzi o, jeszcze o samych mieszkańców, oni nie płacą żadnych podatków, to jest oczywiście jakaś informacja no dość, dość pozytywna dla nich, otrzymują różnego rodzaju świadczenia, świadczenia, świadczenia zdrowotne, socjalne, więc generalnie, jeżeli ktoś pracuje, na przykład jako ogrodnik, w Watykanie to, to, to są to dość, dość godne warunki, warunki pracy, nie musi się martwić o swoją emeryturę czy o swoją pensję. Przechodząc wreszcie do wspomnianej wcześniej Gwardii Szwajcarskiej. Otóż, Papieska Gwardia Szwajcarska albo Pontyfikalna Gwardia Szwajcarska, jak czasami jest nazywana w literaturze, to grupa młodych, przeszkolonych wcześniej w Szwajcarii żołnierzy. Którzy służą papieżowi jako jego swoistego rodzaju ochrona. Tu jedna rzecz wymaga zastrzeżenia. Otóż nie ma zgody co do tego, czy gwardia szwajcarska jest, powinna być uznawana za armię, czyli za wojsko, formację militarną, czy tylko za ochronę papieża. Ja skłaniam się bardziej ku tej drugiej wersji, natomiast mogą się Państwo spotkać z takimi stwierdzeniami: najmniejsza armia świata no i to wtedy chodzi właśnie o Gwardię Szwajcarską. Gwardia Szwajcarska została powołana do życia właśnie w celu przede wszystkim ochrony samego papieża. Natomiast została powołana to jeszcze w czasach istnienia państwa kościelnego również do ochrony granic państwa kościelnego. I tutaj rodzi się znowu wątpliwość, czy, czy, czy Gwardia Szwajcarska w takim razie powinna być uznawana za, za formację wojskową. Wtedy można bo było jeszcze wątpli pewne wątpliwości mieć, czy, czy ta. Ta, ta formuła, o której ja powiedziałem, że to jest to raczej, raczej, raczej formacja ochronna papieża. No nie ma jednak, jednak więcej, więcej racji. Dzisiaj pewnie bardziej, bardziej tak, wtedy, wtedy może jeszcze nie. Obecnie ochroną papieża zajmują się właśnie gwardziści szwajcarscy. No i tutaj pewnie kojarzą Państwo ich, ich bardzo specyficzny ubiór, bardzo, bardzo zdobny. Przyjęło się dość, bardziej to jest forma, w formie. E, chyba legendy, niż e, poparcia w źródłach, a mianowicie, że te stroje miał zaprojektować za sam Michał Aniu. Niemniej, nie więcej warto, warto wspomnieć, że strój ten prawdopodobnie bardzo przypomina ten, który noszono wówczas e, już pod koniec średniowiecza, które, które nosiły formacje, formacje e, podobne gwardzistą szwajcarskim. Dlaczego akurat Szwajcaria? Skąd ten pomysł? Otóż wówczas. To znaczy, kiedy postanowiono o tym, że to będą gwardzi szwaj szwajcarscy, uznawano gwardzistów szwajcarskich za wyjątkowo lojalnych i wyjątkowo bitnych. A te, te dwie cechy są bez wątpienia bardzo, bardzo ważne, jeżeli chodzi o bycie formacją ochronną papieża. Stąd na pewno wymagamy od takiej formacji, że, była, że powinna być nieprzekupna, no bo to mogłoby oczywiście grozić życiu samemu, samego papieża. Co o samej gwardii można powiedzieć więcej? Otóż wymogi formalne w dużej mierze nie zmieniają się jakoś bardzo. One ograniczają się właściwie do takich stwierdzeń, że gwardzista powinien być młody, wskazywany jest określony wiek, odpowiedniego wzrostu, żeby odpowiednio się prezentował, stanu bezrzędnego, przy czym, jak wspomniałem już wcześniej, czy można wywnioskować z tego, co powiedziałem wcześniej, można zawrzeć związek małżeński podczas pełnienia służby, natomiast przed. Nie ma takiej możliwości. Trzeba być katolikiem, to wydaje się dość y, oczywiste, no i właściwie mieć dobre y, zachowanie, no już takie kwestie, bym powiedział, y, opinie od, od proboszcza i tak dalej, tak dalej. To już kwestie y, chyba bardzo, bardzo oczywiste. Przechodząc wreszcie do kwestii tego, jak funkcjonuje taki system polityczny. Otóż jedna, chyba fundamentalna rzecz y, z tego dzisiejszego y, mojego gadania jest taka, jakby jak rozróżnić. Watykan od Stolicy Podstolskiej? Dlaczego często mówi się, że Watykan postanowił coś w sprawie y, jakiegoś księdza w Polsce? Otóż z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że kiedy w mediach mówi się o tym, że Watykan postanowił coś w sprawie polskiego księdza, to raczej nie chodzi o Watykan, ale właśnie o Stolicę Podstolską. W dużym uproszczeniu, żeby zrozumieć na jakimś przykładzie, czym się różni Watykan od Stolicy Podstolskiej, ja zwykle stosuję przykład Władzy sądowniczej. Otóż, zarówno w, jednej, w jednym podmiocie, jak i drugim mamy organ władzy sądowniczej, którym jest papież. W jednym i drugim władzę sądowniczą sprawuje papież. Ale z oczywistych względów papież ma dużo ważniejszych rzeczy niż zajmować się sądzeniem. Wobec tego deleguje swoją władzę na rzecz odpowiednich organów w ramach stolicy podstolskiej oraz w ramach Watykanu. No i teraz przykład. Jeżeli jakaś osoba zostanie złamana przez żandarmerię watykańską, czyli ichniejszą policję, na tym, że ukradła komuś portfel, co, z swego, co, co warto wspomnieć, to najczęść, naj, najczęstszy występek, jeżeli chodzi o. Czy najczęstszy sposób łamania prawa w samym Watykanie, na terytorium Watykanu, czyli właśnie z yy, torebek. Wówczas taka osoba stawiana jest przed obliczem. Wymiaru sprawiedliwości państwa miasta Watykańskiego, przed sądem watykańskim. Sądownictwo watykańskie jest trójinstacyjne i oczywiście papież ma prawo, prawo łaski, jak to na monarchę przystało, czy jak na głowę państwa przystało, może daną osobę ułaskawić, co zresztą od czasu do czasu się zdarza. Czyli tu mamy jedną, jedną gałąź, czyli mamy sytuację, w której mamy tego złodzieja, który pochwycił torebkę, ukradł, został złapany, postawiony przed, przed sądem watykańskim. No i została mu wymierzona kara. Mamy wreszcie drugą sytuację, a mianowicie mamy jakiegoś katolika, który stwierdził, że chciałby sobie ułożyć życie na nowo z nową nową, nową narzeczoną. Mówię nową, bo ma już sakrament, sakramentalnie udzielony, udzielony ślub. No i w związku, z, w związku z regułami padającymi w Kościele katolickim, nie można tego związku Rozwiązać. Natomiast istnieje w, w Kościele katolickim coś, co nazywane jest czysto kolokwialnie rozwonem kościelnym, a formalnie unieważnieniem małżeństwa, no i tenże gentleman, o którym wspominam, korzysta z tej instytucji, odwołuje się, czy składa, składa odpowiedni wniosek do sądu biskupiego, który to sąd rozstrzyga albo na jego korzyść, albo też i nie. Jeżeli uzyskuje zgodę na Nieważnie nie małżeństwa. No to jest zadowolone, ale pewnie, jeżeli nie uzyska takiej zgody, w wyniku kolejnych instancji sprawa, sprawa może trafić ostatecznie do sądu, który istnieje w ramach stolicy posolskiej, a dokładniej w ramach kurii rzymskiej. I w ramach kurii rzymskiej, gdzie postępowa, postępowanie jest również trójinstancyjne, mamy trzy instancje sądowe, dana sprawa może być zbadana przez ten sąd. Tym samym. Widać dość wyraźnie, że dwie odmienne od siebie sytuacje łączą się w jednym, w papieżu. To znaczy, ostateczną decyzję w obu przypadkach, obu, obu tych osób, może podjąć papież jako ostateczna instancja. Oczywiście, jak Państwo się domyślają, no papież z reguły nie korzysta z tych uprawnień, bo ma dużo ważniejszych rzeczy na głowie. Tym samym można zauważyć, że pomimo tego, że są to dwa odrębne byty, to łączy je na pewno osoba papieża. W ramach systemu politycznego Watykanu wspomnieć należy również o innych organach, takich jak Papieska Komisja ds. Państwa Miasta Watykańskiego, która jest swoistym, zaznaczam to słowo, swoistym parlamentem. W sensie formalnym nie jest parlamentem, dlatego że mamy tam do czynienia z monarchią absolutną i o, o żadnej... O żadnym parlamencie, o żadnym organie władzy, który miałby reprezentować obywateli albo reprezentować mieszkańców Watykanu, mowy być nie może. Natomiast zadaniem tej komisji kilkuosobowej jest przyjmowanie różnego rodzaju regulacji prawnych, powiedzielibyśmy skrótowo, ustaw, które to mają regulować życie w samym Watykanie. Stąd reguły dotyczące obywatelstwa watykańskiego będą regulowane przez ten organ. Oczywiście. W każdym momencie papież może zdecydować, inaczej może całą komisję rozpędzić, może nie zgodzić się na podpisanie danego aktu prawnego i tak dalej tak dalej. Proszę pamiętać cały czas o tym, że mamy monarchę absolutnego. Na czele tej komisji stoi przewodniczący i jest on o tyle ważnym, ważną osobą, że jest swoistym odpowiednikiem naszego premiera. To znaczy jest Szefem i jednoosobowym organem władzy wykonawczej. Przy czym proszę pamiętać, że ta władza jest mu delegowana. Tym samym za każdym razem, to podkreślam, mamy papieża, który jest ostoją tej władzy, czy zwornikiem władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a tylko deleguje tę władzę na rzecz odpowiednich organów. No i tym samym władza ustawodawcza sprawowana jest w praktyce przez wspomnianą komisję papieską, władza wykonawcza przez przewodniczącego tej komisji, który stoi na czele gubernatoratu i tym samym wykonuje podjęte uchwały przez, podjęte przez ten, przez ten organ. Kto wchodzi w sławę tej komisji? Z reguły są to po prostu kardynałowie, których papież wybiera sobie do tej komisji. Oczywiście dobór do komisji jest zupełnie wolny, to znaczy papież nie jest niczym związanym, jest monarchą. Absolutnie. Mamy zatem władzę wykonawczą, ustawodawczą, i wykonaw ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Skoro mówiliśmy już kwestię tego, jak zorganizowany jest system polityczny, warto byłoby przejść w takim razie do, do ciekawostek związanych z, z systemem politycznym tego państwa. Otóż, co może wydać się dziwne, w Watykanie nie ma więzień jako takich. To znaczy, gdyby dana osoba popełniła jakieś wykroczenie, teore czysto teoretycznie mogłaby zostać zamknięta w koszarach które znajdują się na terytorium yy, Watykanu, na mocy traktatów laterańskich przyjęto regułę, w myśl której dan, dani yy, więźniowie, czyli nawet nie aresztowani, ale skazani przez sąd watykański, zostaną przekazani władzom włoskim i zostaną przekazani do odpowiednich więzień na terytorium Republiki Włoskiej. Żeby sprawa była jasna, nie za darmo, oczywiście Watykan za, te, za tych więźniów musi rządowi yy, włoskiemu zapłacić. Co więcej, sam Watykan jest chroniony nie tylko przez, przez wspomnianą Gwardię Szwajcarską, która z reguły stoi na posterunkach przy wjeździe do Watykanu, ale również przez żandarmerię Watykańską. Żandarmeria Watykańska to no, swoista policja, która właśnie ma zajmować ma się różnego rodzaju kwestiami ochrony obiektów watykańskich. Stąd obsługuje kamery, które. Które są rozmieszczone na wszystkich murach w Watykanie, żeby nikt się niepowołany przez te mury nie przedostał. Będzie zajmowała się doprowadzeniem przed oblicze sądu tych wszystkich aresztowanych, o których wspomniałem wcześniej, czyli taka taki odpowiednik naszej, naszej policji. Samą ochroną papieża zajmuje się zarówno Gwardia Szwajcarska, jak i żandarmeria. Stąd, jeżeli mamy jakieś podróże zagraniczne, z reguły te dwie służby współpracują ze sobą. Oczywiście, już wtedy gwardziści nie ubierają się w te swoje zdobne stroje, ale, ale jadą już tam ubrani różnego rodzaju stroje no, cywilne, tak, czyli w garnitury. Rzecz, o której zwykle się nie mówi, czyli pieniądze. Skąd budżet y, państwa miasta watykańskiego? I tutaj znowu wyraźne zastrzeżenie. Budżet Watykanu i budżet stolicy apostolskiej to dwa osobne byty. Y, czyli wszystko to, na co y, te, te, te wszystkie pieniądze, które Pozyskiwane są z tak zwanej tacy w kościele, przekazywane są poprzez urzędy biskupie do Watykanu. No ale właśnie nie do Watykanu jako instytucji, tylko do miejsca, do Watykanu, a do, dokładniej do skarbcu kościelnego. I to ten skarbiec będzie bez wątpienia tym skarbcem większym, zasobniejszym. No to co z tym skarbcem watykańskim? Dochody państwa watykańskiego związane są w dużej mierze z turystyki, co może pewnie trochę dziwić, i to właśnie stąd Watykan czerpie swoje dochody. To jest wstęp do, do muzeów watykańskich, do, do bazyliki, sprzedaż znaczków. Tak, to są takie, bym powiedział, chyba dwa, dwa główne źródła dochodu. Jak widzą Państwo, zupełnie, zupełnie chyba, chyba nie to, o czym można byłoby na sam początek pomyśleć. Dziękuję. Podcast naturalny